Miejsce czwarte Michał Mawrowski, to jest także dobry czas w tej chwili na okolice 34 minut. Miejsce piąte Piotr Mikołajczyk jest w tej chwili na miejscu siódmym. Za chwileczkę także Piotrek dobiegnie do Rycinem. Danek Siwik, który prowadzi kolejną grupę, jak cień za nim Przemysław Pokarek z Lubina także wbiega na półmetr jest i Marek Lewandowski też już połowa dystansu za nim, teraz większa grupa biegaczy z Żar, ale także i z Żania. Jan Rewaj jako kolejny dobiega do półmetka, zaraz za nim Mariusz Wrona. Robert Urban z Nowego Miasteczka i Sławek Tarczewski zaraz za Robert. Waldemar Pitala, a za Wartkiem Gerard Caruk. I Stanisław Welker, numer 639, czyli kolejny reprezentant Żar na trasie żarskiej Dychy na zegarze. 20 minut równe, to są zawodnicy, którzy w tej chwili walczą o to, żeby połamać 40 minut, tą magiczną barierę. Tomek co prawda mówił, że połamie 35 dzisiaj, ale powalczy o 40 zdecydowanie jak najbardziej. Coraz większa grupa zawodników jest już na półmetku albo za półmetkiem. 20 minut i 20 sekund, panowie. Marek Szopa, nasz mistrz ortografii, też już na półmetku z Gorzowa. Zaraz za nim Paweł Żmianczuk, to Żaranin. Jest pierwsza pani, bo cały czas wpatrywałem się, gdzie będziemy mieli pierwszą panią, a mamy w tej chwili Agnieszkę Gadomską z numerem 137, to jest pierwsza zawodniczka, także biegnie na całkiem dobry czas, a na drugim miejscu wśród pań w tej chwili Żaranka Violetta Oleksyk, ona walczy jeszcze, ma tylko kilkadziesiąt metrów straty do Agnieszki i przyspiesza Wrona w tej chwili, żeby jeszcze nie stracić kontaktu ze swoją rywalką i tutaj w Żarach na własnej trasie powalczyć o zwycięstwo w kategorii pań. Zawodnicy są już na trasie, więc myślę, że za jakieś 11,5-12 minut będziemy mieli już Adama Draczyńskiego na linii mety. Ja myślę, że on już niezagrożenie przemknie do mety i do niej dobiegnie na pierwszym miejscu. Naprawdę to jest jeszcze ciągle mocne bieganie. To jest w tej chwili grupa zawodników, która celuje mniej więcej 42-43 minuty. Powiem wam, że to naprawdę trzeba biegać. Szczególnie, że to są ludzie, którzy na co dzień zawodowo bieganiem się nie zajmują. Oni biegają przy okazji, dla zdrowia, dla relaksu. A teraz ciekawe, gdzie ja mam iść. Meta, bo ja idę tam. Dobra. Może czytać potrafię. Cały czas przypomnę, mamy tylko dwie panie w tej chwili na półmetku. Za chwilę będziemy mieli trzecią, to tyle mogę wam powiedzieć. I mamy trzecią panią w tej chwili już na półmetku, a jest nią Agnieszka Jawniak. Ona na miejscu trzecim w tej chwili przekroczyła tą linię, umowną linię 5 kilometra i walczy o to, żeby znaleźć się na podium w kategorii pań poniżej 23 minut. Czyli to są jeszcze zawodnicy, którzy mogą powalczyć 45. Zmagający się od dawna z kontuzją niezatapialny Jerzy Warszawski. Także już jest na półmetku. Tomek Fiedorowicz jako kolejny, do tego półmetka się zbliża. I grupa nam tu cały czas narasta, rośnie. Jest i następny Tomek. Także już za chwileczkę na półmetku. A tu panie nawet nie wiedzą, że jeszcze mają szansę popatrzeć o podium, bo to jest miejsce czwarte i piąte.
Wystarczy, drogie panie, że przyspieszycie, przed wami jest trzecia zawodniczka i to całkiem niedaleko. A jest tu Marek Skorpo. Marek dzisiaj sobie spokojnie przemierza trasę Marek Mistrz Polski na 10 km, ale dziś zdecydowanie zmieniło. Paweł to się tak rozbiegał już w tym rynku. Któryś kółko tutaj robi. Ania zaraz za Pawłem też walczy. Macieka mówił, Adam mówił, że będzie z tobą biegł, ale nie poczekał na ciebie. Jest tam gdzieś, hem, daleko. Wiem, ty się spokojnie rozkręcasz. Marcin Tomaszewicz, widzę, ma tutaj cały duży fan klub. Co ja tam patrzę na zegarze? 24 minuty, moi drodzy. 24 minuty jesteście w tej chwili na trasie, a tu za zakrętem już pół metek po tych 24 minutach. Jak chcecie połamać 45, to musicie teraz ostro przycisnąć, jak były takie plany. Słoneczko zachodzi, robi się dla was litościwe, a my czekamy za jakieś 8-9 minut. Dzień dobry, panie Zbyszku. I kolejna duża grupa. Tomek Dworski wbiega w metek, cześć Łukaszu, cześć Arturze. Jak będzie później większy wózek, jak ci dzieci urosną w głowie. On tak na łóżce widzi. Nie oglądaj się, zaufaj mi, on cię widzi, naprawdę. Właśnie, a teraz przyspieszasz. 25 minut dokładnie w tej chwili minęło, czyli to jest ten czas. Jeżeli waszym założeniem było minut 50, to teraz najfajniej wyświechtane słowo w życiu, zdanie, czyli utrzymajcie to tempo, moi drodzy. Utrzymajcie to tempo. A jak chcieliście powiedzieć 49, to przyspieszcie. Jak chcieliście powiedzieć 55, to macie jeszcze trochę luzu. Ale generalnie to jest oczywiście czas brutto, a czas netto biegnie tutaj razem z Piotrem i z naszą zieloną flagą. Także trzymamy, moi drodzy, do tempo. A jak ktoś może, to delikatnie przyspiesza. Gieniu, jak ja dawno cię nie widziałem, dzień dobry. Z dwa tygodnie gdzieś tak będzie. I teraz ten właśnie czas, ta grupa ludzi biegnąca na około 50 minut, czyli między weekend. Grzesiu walczy z kontuzją, ale widzę, że nie umie przestać biegać, no. Oj, chłopie, trzeba, wiesz, się wyleczyć do samego końca. Panie Józefa pozdrawia kibiców, kibice pozdrawiam pana Józefa. Łukasz też już ma pół metek zaliczony, prawie. A kolejną grupę prowadzi z numerem 411 Krzysztof Orman z Zielonej Góry. Za nim duża grupa. Tak naprawdę trudno mówić, żeby tu były jakieś przerwy pomiędzy tymi grupami, bo cały czas coś się dzieje. Stefan Siemek to jest człowiek, który też w tej chwili wbiega już w wiraż, jeszcze tylko 5. Robert też już po kontuzji się rozkręca, widzę coraz mocniej. Po kontuzji, a nie śladu. Biegamy coraz szybciej, a będzie jeszcze szybciej. Ania, Grzesiek nie jest wcale daleko z przodu. Jeszcze 4 czy więcej. No i co, my tak czekamy na 5, 5,5 minuty, 6 minut i taka lokomotywa przemknie, taka zielonkawo-żółta. Nie znam się na kolorach, jestem mężczyzną, więc poznajmy 3, 4 i dobiegnie do linii metry. Zwycięzca, oczywiście, bo o tym mówię. A my tu będziemy walczyć za chwileczkę, bo za chwilę będzie pół godziny, czyli to będzie taki wyznacznik tej magicznej bariery godziny, którą wielu początkujących biegaczy lub biegających bardzo mocno rekreacyjnie chce złamać już niedługo, już za chwilę, już za moment. Może dziś akurat właśnie w żarach godzina, ta magiczna bariera, ale wy macie do tej godziny jeszcze tyle czasu, że powiem wam szczerze, łatwiej biegać normalnie, ale nic nie było, jak się biegnie i zawsze tak stoi. Emilia Pieńko zadowolona, szczęśliwa, podskakiwała, a już biegła też na pół metek. Grupa 55-minutowa już także przemknęła nam przez niemal 10 minut godzinną.
ewidentnie. Na razie idziesz w takim... Tam jest żółta flaga na 55, poważnie. Także dzisiaj jest szansa na wynik poniżej godziny, Darku, i to sporo. Marzena z Agnieszką, to na widzę biegają razem na treningach, na zawodach i cały czas wszędzie. To dziewczyny, to teraz wiecie, jeszcze tylko ciut przyspieszacie i tak 58 minut, albo 57 i jest dobrze. Marcin spogląda, czy to jest na pewno rynek. Tak, Marcin, to rynek, jeszcze tylko 5 km, a czas poniżej pół godziny, Marcin, także jeszcze energii zostanie na drugą piątkę, spokojnie. No, za chwileczkę gdzieś pojawi nam się kolejna flaga, tak godzinna. Przypominam, że to jest czas, który uruchomił się brutto, nie netto, czyli od momentu wyruszenia pierwszego zawodnika. Wiadomo, że kilkanaście sekund później ta druga grupa wybuchła. I już się pojawia właśnie flaga czerwona, flaga 60-minutowa. Co się robi? Przyspieszę po tej kontuzji. Goni. Pani trener z daleka. No i moi drodzy, dobrze wiecie, że ten pan z tą flagą, on tam ten tempa pilnuje, że nie ma najmniejszych problemów. Tomek się cieszy. Rysiu się zawsze cieszy. Nie ma, że boli. Tak jest. Grupa godzinna na razie ma dobry czas. Dawid wszystkich uspokaja. A później dopiero wam powie tak na 8 kilometrze, ile fabryka dała. To tyle możecie jeszcze wiedzieć. Moi drodzy, troszeczkę tak pół kroku przyspieszamy, gonimy pana z czerwoną flagą i godzinka połamana. To nie jest żadne science fiction. On jest zaraz za zakrętem, naprawdę. Naprawdę jest zaraz za zakrętem. Powiem wam więcej, nawet zwycięzca was nie zdąży dogonić. Dajecie radę. 31 minut 15, wspominam czas brutto, bo czas netto mniej więcej wyznaczają nasi pacemakerzy, którzy biegną z tymi flagami. O, panie Łukasz Rubczyński, trener Chromika Żary, dziś w roli biegacza. Dla siebie, spokojnie, też wracając do zdrowia. Paweł Lutca zaraz za nim go goni. Zaraz pobiegną drugie koło. I w biegu do linii mety Adam Draczyński, zwycięzcą Adam Draczyński. Nowosolska grupa biegowa. Spokojnie do odpowiedniego korytarza jeszcze się skoczył. Jest zwycięzca trzeciej dychy pożara. Będzie na pewno czas poniżej 33 minut. A miałaś coś jak 3 sekundy tam biegł? Trzymaj kciuki, 6 minut. Bo my stałyśmy tam zaraz i tutaj przechodziłyśmy chyba 3 razy. Mamy drugiego zawodnika na linii mety, Aleksander Lostal na miejscu drugim, szprotarianin nam się melduje, czyli urwał gdzieś tam Jacka Stawnika na trasie. Ale już dobrze, pobiegłeś w prawo, niech ci będzie. Adam Susulski na miejscu, czy Michał Obrowski, zaraz za nim Tomek Kowalczuk. To już jest pierwsza szóstka zawodnika, a nawet siódemka. Piąty Adam Susulski, szósty Michał Obrowski, siódmy Tomek Kowalczuk. Wszyscy w czasie poniżej 35,5 minut. Co nie, ja za mogę jeszcze czekać. Ja finisz. Krzysiek, nieważne, czy po kontuzji, czy przed kontuzją, czy bez treningu, czy z treningiem, pewien poziom trzymać trzeba, więc biegać w 37 minut. Także melduje się na mecie. A zaraz za Kubą z numerem 305. Grzegorz Kurzaj, to kolejny zawodnik na mecie. Jest Darek Sivik, on w tej chwili przemyka między paniami. Panie, uważajcie, bo tutaj naprawdę wielkie ściganie. Do ostatnich metrów jest i Przemek Tokarek następny. Adam Zakrzewski prowadzi kolejną grupę, no ostra walka. Czas 38 minut w tej chwili. Adam jeszcze przyspiesza, jeszcze przycisnął i prowadzi w tej grupie i samotnie wpada na linię mety. Marek Lewandowski też samotnie wpada na linię mety, chociaż panie widzę jeszcze po drodze delikatnie uprzedzi.
i też w czasie nieco ponad 38 minut. Przypominam, że pierwsza 50 zawodników ma dokładnie takie czasy, jakie wskazuje zegar. Potem już następnie mają czasy netto, czyli czasy od startu. Marcin, tu nie pozdrawiaj ludzi, bo Janek cię goni z tym Janem Rewajem i Mariusz jako następny. A następny na linii mety będzie z numerem 599 Sławek Tarczewski. Jego już nikt nie, no jeszcze jednak Janek na samym końcu Mariusza objedł. Cały czas emocje, cały czas się dzieje, cały czas coś tam się nam tutaj wydarza na tym żarskim rynku. Kasper Szocik jako kolejny numer biegnie za chwilę. I Waldemar Pitala, czyli jak to mówi Marcin, nasz żarski ultras. Takie dystanse to króciutkie bardzo, 10 km. A my mamy, moi drodzy, w tej chwili 45 jak rywala na plecach. Jeszcze nie ma siły, ale i tak jeszcze go znajdę, żeby przyspieszyć. Dzieje się cały czas, dziać się będzie jeszcze przez kilkadziesiąt minut. O godzinie 16, czyli za 15 minut, zapraszamy wszystkich fanów muzyki na Czupa. Czeka na was na scenie godzina koncertu, a o godzinie 17:00 ceremonia dekoracji, scena po drugiej stronie żarskiego rynku. Rafał Miński to kolejni zawodnicy, którzy są na linii metra, cały czas dobre czasy, poniżej 44 minut. Jest już na rynku i za chwileczkę będziemy mieli następną panią na linii mety. I jest i kolejna zawodniczka, która zamelduje nam się na podium na pewno z numerem 205 Agnieszka Jawniak, Mirosławice Górne, także na podium żarskiej Lychy. Marcin Jaworski też jeszcze znalazł mnóstwo sił na finisz. Uwaga, uwaga, moi drodzy panowie, 25 sekund do 45 minut. Jak ktoś chce powiedzieć szybciej niż 45 minut, to musi przyspieszyć. Jak nie chce, to może utrzymać.